Witaj. Mam na imię Bartek, mam 36 lat. Mieszkam na Śląsku i od kilku lat jestem przedsiębiorcą. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Zajmuję się remontami i wykończeniami. Końcówka zeszłego roku była dla mnie bardzo ciężka, bo firma wpadła w tarabaty finansowe po prostu. Zaczęło się to w miesiącu październiku i przez dwa miesiące, pomimo moich wszystkich dobrych chęci, było coraz gorzej. I modliłem się i wołałem do Boga. Prosiłem Go o rozwiązanie całej tej sytuacji, ale jakbym rzucał grochem o ścianę. Niezależnie jakie decyzje podejmowałem, było coraz gorzej. I w trzecim miesiącu nagle Bóg do mnie zaczął mówić. Pojawiły się po prostu myśli, że jestem na sobie skupiony. Więc musiałem odłożyć to wszystko na bok, postawić te wszystkie problemy za moimi plecami i zacząć szukać tego, co Bóg do mnie chce powiedzieć. Zacząłem się modlić, spędzać z Nim czas. I wtedy Bóg włożył pokój w moje serce. Okazało się, że problemy, które wyglądały jak góra, okazały się pagórkami. Bóg włożył pokój w moje serce i nagle w styczniu zaczęły przychodzić rozwiązania. Nagle było bam, bam, bam. Zaczęły przychodzić zamówienia, zaczęli przychodzić klienci, zaczęły spływać finanse. Dług, który był tak duży, że gdybym sprzedał wszystkie swoje samochody i wszystkie cenne rzeczy, które mam w domu, nie zostałby spłacony, nagle w styczniu został całkowicie pokryty. I chcę Ci powiedzieć, że też tak miałem. Że płakałem, że się bałem, że nie mogłem spać, że się zastanawiałem, skąd na to wszystko wezmę. Ale chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że jeżeli zaufasz Bogu i będziesz Go szukać, to da rozwiązania dla Twojego życia.